Concordia. Duże opakowanie. To jest Egmont Geek seria. Instrukcja. Muszę wyciągnąć sobie lampę. O, krótka, myślę, że spoko. Na chwilę. O, ale gigant. Tak, wszystko widzę. Mówię dla różnych graczy, równe ten. Kto tam ci, który już młody gracownik dopadł? Czekaj, czekaj. Tak. Czekaj, czekaj, tura, zaraz. Zobaczę jeszcze. Proszę, mogę już wyciągać. Ale planfa jest gigantyczna. Dużo żetonków. Po co wyciągać żetonki? Są na elementy walki. I karty. Na przykład tutaj pisze kupić. Weź 3 sestercje, następnie dokonaj transakcji handlowej dla dwóch rodzajów dóbr. Albo uruchom produkcję wybranej prowincji. Chyba będzie gra ekonomiczna. Mhm. Uruchom produkcję wybranej prowincji. Maksymalnie kup 2 karty z banku i dołów je. Karty. Prefekt, kupiec. Kupiec, prefekt. Senator, trybun. Chyba dla każdego gracza, bo z innych kolorów. Mhm. O, dyplomata. Skopiuj działanie wierzchniej karty ze stosu odrzuconych kart przeciwnika. Architekt. Przenieś swoich kolonistów. Kolonizator. Wprowadź kolonistów do gry, płacąc za każdego. Tutaj jest zboże i tak jakby młot. Produkuje wino w swoich miastach. Weź 5 sestercji, następnie dokonaj transakcji handlowej. Jest jakaś zielona fajna karta. Gracz, który kupi ostatnią kartę akcji lub wybuduje swój 15 dom, otrzymuje kartę Concordia, która warta 7 punktów zwycięstwa. To są takie też karty. Mhm. 1 punkt za każde 10 sestercji, 1 punkt za każde miasto bez cegły, 1 punkt za każdą prowincję, 2 punkty za każdy rodzaj dobra, które się produkuje, dostajesz punkty za miasto. No tylko jest... karty takie pewnie pomocy punktacji. Tak. Albo wymiany żetonów. Karta Prefectus Magnus. Tak, i piątki zobaczymy. Patrz, piątki zobaczymy, patrz. Patrz. O, nie na wysypie. A, to wysypie! Ale o, jak kowadełka takie. Ale super! Patrz. Super, domki są, to statki chyba. Ludzie. To są te czary wina. O, tak. Głowę do jedzenia. Ale co to jest? Pewnie drewno jakieś będzie. Nie, to są cegły te do budowy tych domów. Dobra, to chyba wszystko mamy. Tak, wszystko. Myślę. Dzięki.